Rafał Kampa, Piotr Libaski. Zaprosiliśmy Państwa dzisiaj tutaj pod komendę miejską Policji w Opolu, ponieważ otrzymaliśmy wezwanie na przesłuchanie w charakterze osób, co do których istnieje uzasadniona podstawa sporządzenia wniosku o ukaranie. Zostaliśmy dzisiaj przesłuchani ja w charakterze osoby podejrzanej i mój kolega Piotr w charakterze świadka. Zmienili mu po prostu charakter przesłuchania. Zostały nam postawione 3 zarzuty. Mi konkretnie zarzut organizowania i przewodniczenia manifestacji zakazanej albo zgromadzeniu zakazanemu, blokowania i tamowania oraz utrudniania ruchu oraz niewylegitymowania się przed funkcjonariuszem policji. Piotr dzisiaj wyszedł bez zarzutów, został tylko świadkiem, ale na mnie będzie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Nie, nie przyznałem się do winy, ponieważ to zgromadzenie nie miało żadnego organizatora. Było to spotkanie spontaniczne mieszkańców w jednym miejscu, na przejściu dla pieszych obok ronda przy Makro. Nie wiem, czy to nie jest jeszcze teren gminy Dąbrowa, ale no, panowie z policji twierdzą, że jest to już w Opolu, więc stąd też wezwanie tutaj do komendy miejskiej w Opolu. Tak jak już mówiłem, zostały mi postawione 3 zarzuty, będzie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. No i zawołaliśmy Państwa tutaj, poprosiliśmy Państwa, aby Państwo przybyli i też pokazali społeczności, czy w Opolu, czy poza Opolem, w tych gminach, które są planowane do przyłączenia, że zwolenników obrony demokracji, bo ta demokracja jest tutaj ewidentnie łamana, nie jesteśmy wysłuchiwani, nasi mieszkańcy nie są wysłuchiwani. No jest ta demokracja tutaj ewidentnie łamana. W Warszawie protestuje KOT, tu protestujemy my. I chcemy w ten sposób pokazać, że no, władze posuwają się do tego stopnia, aby zniechęcić osoby protestujące. Zastraszają nas policją, zastraszają nas aresztowaniem, zastraszają nas grzywną. Ale spokojnie, nie damy się zastraszyć. Na ten moment, tak jak już mówiłem, dostałem 3 zarzuty. Będzie sprawa w sądzie, na pewno Państwa również zaprosimy na tą rozprawę. I to na razie w zasadzie tyle. Jeżeli jeszcze mogę wrócić, chciałbym wrócić do manifestacji festiwalowej. Boli nas bardzo fakt, że narodowy symbol, największy symbol każdego Polaka, który jest na naszych manifestacjach zawsze, nawet tutaj dzisiaj widzimy polska flaga, zawsze jest z nami, jest na najwyższym maszcie, została przez pracowników ochrony amfiteatru rzucona po prostu pod płot. Są zdjęcia, wiem, że w Gazecie Wyborczej na Ogólnopolskiej ukazały się te zdjęcia, że flaga narodowa leżała pod płotem. To nas bardzo boli, ponieważ no, wszyscy jesteśmy Polakami, bronimy tutaj swoich praw i myślę, że Polska jest krajem demokratycznym nadal, pomimo tego, co dzieje się tutaj u nas. Dlatego boli nas to, że te symbole są traktowane no, w bardzo, bardzo zły sposób. Boli nas również fakt, że przeciwników powiększenia Opola, można powiedzieć, no, członków Komitetu Tak dla Samorządności, traktuje się tak, że zarzuca się im organizowanie manifestacji, próbuje się im, że tak powiem brzydko, wcisnąć organizację tych manifestacji, przewodniczenie im. Myśmy tej manifestacji w żaden sposób nie organizowali. Ta manifestacja, to spotkanie na pasach przy Makro odbyło się 9 maja. To nie było w żaden sposób przez nas organizowane, nie byliśmy inicjatorami tego. Natomiast zgłaszaliśmy manifestację festiwalową i pokazaliśmy naprawdę klasę, taką mam nadzieję. Przeszliśmy kolorowo, głośno, odbyło się wszystko zgodnie z prawem, pokazaliśmy swoją klasę w przeciwieństwie do władz Opola. Wracając jeszcze do przesłuchania, zostały zmienione wobec Pana zarzuty tutaj do Pana Piotra Libaskiego. Jak zatem przebiegało Pana przesłuchanie? To znaczy w bardzo miłej i spokojnej atmosferze, natomiast sama kwalifikacja została zmieniona, bo sam fakt o podejrzenie czy to organizacji, czy uczestnictwa w tym spotkaniu na pasach no była kuriozalna, gdyż w ogóle nie było mnie na miejscu i no i stąd na miejscu już dowiedziałem się odnośnie zmiany z podejrzanego na świadka i ewentualnie jestem do dyspozycji czy to policji, czy sądu jako świadek w tej sprawie. Natomiast samo przesłuchanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze, z tym, że no, najważniejsze, co tutaj chcielibyśmy podnieść, to jest kwestia tego, że to jest jakaś próba nacisku na nas, żebyśmy gdzieś
po prostu się w jakiś sposób ugięli w przypadku innych wydarzeń. My na pewno się nie ugniemy i na pewno nawet jeśli ta decyzja w Warszawie zapadnie na naszą niekorzyść, czyli będzie to pozytywne rozpatrzenie sprawy powiększenia Opola, my na pewno nie... Nasze protesty na pewno nie ustaną, a tym bardziej nasilą się, bo to nie jest kierunek zmian, który jest dobry dla Opola, a tym bardziej dla sąsiednich gmin. Jeśli to ma być poszanowanie praw przede wszystkim wszystkich mieszkańców tego regionu, jeśli to ma być dla dobra regionu, to powinniśmy zaniechać. Prezydent Opola, czy w ogóle ten pomysł powinien się już w tym momencie skończyć negatywną decyzją?